Przyznam szczerze, że nie pamiętam dzisiaj, skąd ten pomysł się wziął, bo pamiętam tylko, że było zapytanie o możliwość postawienia takiej stacji oraz Kamiennej Górze, tak? I my odpowiedzieliśmy pozytywnie od razu na coś, na tę propozycję, szczególnie, że ona była bezkosztowa dla naszych samorządów. Od pomysłu do realizacji to było chyba krótkie. Niecały rok czasu, proszę Państwa, to było zapytanie na początku tamtego roku, no a stacja już od listopada praktycznie działa. Już kierowcy korzystają, prawda, i nasi kierowcy, powiem, że są już w Kamiennej Górze, bo wiecie, kierowcy, którzy korzystają z naszej stacji, no ale są też turyści, którzy też mają okazję się tutaj pobawić. No właśnie, zrobił pan wywiad, wiadomo, ile w Kamiennej Górze, czy powiecie kamiennogórskim jest taki posiadacz pojazdów elektrycznych? Nie robiłem takiego wywiadu, ale myślę, że sam fakt, że taka stacja jest, to jest dla nas bardzo, bardzo fajny. To jest promocja miasta, to jest wyjście w kierunku ekologii, to jest wyjście naprzeciw tym nielicznym jeszcze mieszkańcom, którzy takie samochody mają, ale też wyjście naprzeciw turystom, którzy coraz liczniej odwiedzają tę górę, nasze podziemia i coraz częściej bywają w okolicy. Podczas otwarcia dzisiejszego wspominał pan, że samorząd kamiennogórski nie poniósł tego tytułu żadnych pieniędzy, ale ja będę dociekliwy, no bo mówi się w tych czasach, że nie ma tym zadania. Jest jakiś zapis w umowie, że to już musi nie, być? Nie, autentycznie. Nie ponieśliśmy żadnych kosztów z tego tytułu i nie będziemy ponosić my jako samorząd, po prostu już za pół roku, jak powiedział przedstawiciel KGHM-owej, za pół roku ta usługa będzie już płatna. Na razie korzystają z tego kierowcy bezpłatnie, no i się cieszą, zapraszam, bo zawsze jest to kilka groszy w kieszeni, kilka złotych na każdym ładowaniu, a być może i kilkanaście. Zobaczymy, jakie stawki już za około pół roku, jakie stawki ustali operator. Samorząd będzie z tego tytułu miał jakieś pieniądze, czy te pieniądze za ładowanie trafiają tylko do Nie będziemy mieli z tego tytułu żadnych korzyści oprócz tego, o których mówię. To jest korzyść dla mieszkańców, dla turystów i to jest promocja Kamiennej Góry, która jest jednym z pierwszych miast, jedną z pierwszych miejscowości na Dolnym Śląsku, w których te stacje powstały. I już w samym regionie Sudetów to jest dosłownie, można je policzyć do dzisiaj na palcach jednej ręki, więc my jesteśmy w samej czołówce ekologicznie nastawionych samorządów. To na koniec proszę powiedzieć, kiedy samorząd miasta Kamienna Góra kupuje samochód elektryczny? Tak jak pan słyszał, panie redaktorze, jest taką ideą rządu, aby operatorzy, czy samorządy, czy operatorzy firm transportowych, właściciele i PKS-y, mówiąc w skrócie, żeby zaopatrywały się w samochody elektryczne. Ja wiem, że niektóre samorządy planują taki zakup, natomiast inne jeszcze w Kamiennej Górze o tym nie myślimy. Ale jak powiedziałem dzisiaj przy otwarciu, trzeba będzie ten temat przemyśleć. My dużo wydajemy na delegację i gdy będzie auto do dyspozycji naszych pracowników, to zaoszczędzimy na delegacjach właśnie kupując elektryka. Ale z tym się też wiąże jakby powstanie całej siatki tych stacji, bo rzecz jasna, tu jest bardzo istotna sprawa, by jadąc do Wrocławia, czy gdzieś dalej, mieć możliwość powrotu, bo tu się w Baku już brakuje. Jak zabraknie, to już w kanistrze nie przyniesie. Tak?